Witajcie, nazywam się Agata Jaworska i jestem przedstawicielem Fundacji Tam Siebie. Jest to organizacja pozarządowa, która powstała w bardzo dramatycznych okolicznościach. Stało się to za sprawą wydarzenia losowego, które dotknęło moje dziecko. Adam, który w zasadzie widnieje w logo Fundacji, zginął w wypadku komunikacyjnym w maju 2013 roku. Adaś był 16-letnim chłopcem, uczniem liceum, w którym uczę. Jego śmierć spowodowała olbrzymi kryzys, bo to nie był tylko szok dla nas, to był szok dla całej społeczności. To przyczyniło się do tego, że powstała nasza organizacja, która miała być takim swoistym pomnikiem dla Adasia. Organizacja ta skupia nie tylko naszych przyjaciół Adasia, ale wielu ludzi dobrej woli, których jego los bardzo poruszył. Celami naszej fundacji jest jak najlepsze wyedukowanie społeczeństwa lokalnego, czyli głównie Sierpca, ale także Płocka, Torunia i okolicznych miejscowości w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzięki temu udało nam się już parę tysięcy osób z pierwszej pomocy przeszkolić i widzimy, że bezpieczeństwo w mieście i też świadomość społeczna rośnie. Oprócz tego uczymy także tego, że dawstwo jakiekolwiek, czy dawanie siebie poprzez oddawanie krwi, oddawanie szpiku kostnego, komórek macierzystych, a także organów jest rzeczą szlachetną i jak najbardziej godną tego, żeby się poświęcić i żeby wziąć udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, akcjach. Działałem praktycznie rok, a podczas tego roku udało nam się zrobić kilka naprawdę fajnych imprez. Przede wszystkim zaczęliśmy dużym uderzeniem. Pobiliśmy rekord Polski w RKO. To jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Nasz rekord Polski to 13 godzin 30 minut nieustannego pompowania Fantoma przez około 600 osób. Cała akcja polegała na tym, to nie chodziło, nam nie chodziło o pobicie rekordu tak naprawdę, tylko chodziło o to, żeby ludzie, którzy przyjdą bić ten rekord, nauczyli się tego, jak pomagać ludziom, czyli tak zwanego sztucznego oddychania. Udało nam się świetnie, rekord został podbity, pobity został również inny rekord. Podczas tego jednego dnia przeszkoliliśmy 600 osób. W najbliższym czasie planujemy uczestniczyć w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie będziemy mieli swoją własną salę i swoje własne zajęcia. Przeszkolić dwie klasy w szkołach średnich o profilu ratowniczym i profilu pielęgniarskim. Wyszkolić własnych instruktorów oraz dalej współpracować ze szkołami, z harcerzami, z Polskim Czerwonym Krzyżem właśnie w kierunku rozwoju tej myśli i idei ratownictwa. Planujemy także zrobić w sierpcu akcję popularyzacji dawstwa komórek macierzystych i szpiku. W czasie ostatniego roku zrobiliśmy wiele szkoleń z pierwszej pomocy dla szkół, także pokazów właściwie od przedszkola do bardzo późnych grup wiekowych. Robiliśmy także zabezpieczenia pierwszomedyczne i medyczne imprez masowych i sportowych, jak bieg soczewki pod Płockiem czy marsz sierpienicy już w sierpcu, a także akcje krwiodawstwa i inne akcje popularyzujące zdrowie i wszelkiego rodzaju dawanie siebie.